Witam. Dzisiaj pokażemy imitację deski firmy Klejp, którą nakładamy na elewację. Pokażemy pierwsze trzy etapy. Pierwszy etap to będzie przyklejanie listew. Drugi etap będzie nakładanie masy i odciskanie efektu deski. I trzeci etap będzie bejcowanie pod dany kolor. Pierwszy etap, przyklejamy listwy, żeby zrobić sobie szerokość deski. Przechodzimy teraz na drugi etap, nakładanie masy i odciskanie efektu deski. Teraz będziemy szykować masę firmy Klejp KEM20W. Po rozmieszaniu masy czekamy 3 minuty, później ponownie mieszamy mieszadłem wolnoobrotowym. Drugi etap, będziemy nakładać masę KEM20W. Po nałożeniu masy czekamy jakieś 20 minut. Zależy wszystko też od wilgotności, jaka jest w powietrzu, temperatura, tak żeby masa nie przyklejała się do rękawiczki. W międzyczasie, gdy nam zaprawa schnie, będziemy nakładać specjalny środek na matrycę silikonową. Po nałożeniu specjalnego oleju zwijamy formę silikonową z wzorem na zewnątrz. Masę już mamy gotową. Już się nie klei. Możemy w tym momencie teraz robić odcisk deski. Po odciśnięciu deski ściągamy listwy. Przed ściągnięciem listew należy naciąć nożykiem. Po nacięciu tych listew ściągamy listwy. One, two, one, two, one, two, one, two.
Po ściągnięciu listew czekamy do związania masy. Następnie po związaniu masy gruntujemy gruntem G1 przed malowaniem farby AF10. Kolejny etap, będziemy malować teraz farbą AF10, która jest gotowa już do malowania deski. Aplikujemy to pędzlem. Ściągamy nadmiar farby za pomocą gumy.